Trwa nasza podróż z Marrakeszu do Agadiru. Przejeżdżamy przez góry Atlasu Wysokiego. Agadir to nowoczesne miasto odbudowane od podstaw po trzęsieniu ziemi z roku 1960. Życie mieszkańców skupia się wokół turystów i są to przeważnie Europejczycy. We wschodniej części miasta zbudowano dzielnice mieszkaniowe. Natomiast pasmo nadmorskie to przede wszystkim hotele. Wybieramy się również na nocny spacer po Agadirze. Wieczorem na górze obok portu pojawia się napis Allah, Król, Ojczyzna. Są to trzy najważniejsze wartości dla Marrakończyków.
Powodem do dumy mieszkańców miasta jest wspaniała plaża w kształcie półksiężyca. Trudno zgadnąć, co to jest. Jakiś rodzaj ślimaka. Tym razem meduza. Tylko co nieco większych rozmiarów. Na plaży można spotkać ludzi oferujących wynajęcie koni i wielbłądów.